Siemanko, bokserskie świry, witajcie na kanale Prince Boxing. Ja mam na imię Filip, a dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie, kim jest prawdziwy wojownik? Pytanie i temat z grubej rury, ale zaczniemy od takiego lajtowego wstępu. Ja pamiętam, że od najmłodszych lat lubiłem wszystko rozkminiać i nad wszystkim się tak głęboko zastanawiać, że chłopaki na podwórku mi dokuczali czasami i przezywali mnie od myśli kratesów, bo od nazwiska myśliwski. I pamiętam, że Karolina, moja trenerka, też nazywała mnie zawsze takim filozofem boksu na treningach. Bo ja też zawsze wszystko rozkminiałem, zadawałem takie ciągłe pytania, no nie, i analizowałem wszystko w najdrobniejszych szczegółach. Dlatego temat prawdziwego wojownika też mam dosyć dobrze rozkminiony i dzisiaj podzielę się z wami swoimi wnioskami. Dobra, a cała ta historia zaczęła się od Marka, którego wierni fani kanału dobrze już znają. Marek mi kiedyś powiedział, to już było lata temu, z 8 lat temu, że prawdziwi wojownicy w XXI wieku to są przedsiębiorcy. Ludzie, którzy mają własne firmy i biznesmeni tak zwani, no nie? I pamiętam, że wtedy kompletnie się z tym nie zgadzałem, bo byłem zafiksowany na punkcie boksu, miałem z 19 lat i świata poza tym nie widziałem. Chciałem się tylko napierdzielać i wydawało się, że to jest najbardziej takie męskie i najbardziej takie pierwotne, co może robić facet w XXI wieku, no nie? To bić się po prostu na ringu. I pamiętam, że dużo o tym myślałem, jakoś te słowa mi tak zapadły w pamięć i rozkminiałem je przez lata. I pamiętam, że ta książka, Fastlane Milionera, są czasem takie książki, po których przeczytaniu już nic nie jest takie samo. I w moim przypadku to była jedna z takich książek. I jak chcecie, to chętnie zrobię recenzję tej książki, bo jest naprawdę niesamowita. Ona właśnie opisuje przedsiębiorczość w taki dogłębny sposób i po lekturze tej książki jakby zdefiniowałem sobie słowo wojownik, że wojownik to jest ktoś, kto walczy, po prostu. Ktoś, kto walczy, ktoś, kto pokonuje przeszkody. I teraz wiem, że to słowo nie ogranicza się tego do fightera. To jest jakby bardzo wąski zakres życia. Dla mnie dzisiaj wiem, że wojownikiem czy wojowniczką może być na przykład samotna matka, która wychowuje trójkę dzieci i sama wszystko ogarnia i zapewnia im byt. A mimo, że bardzo szanuję sportowców, zwłaszcza pięściarzy, bokserów, bo to jest najcięższy sport świata, to jednak mam z tym taki problem, że oni nie do końca, nie biorą odpowiedzialności za własne życie, nie kreują własnej rzeczywistości. Ja uważam, że prawdziwy wojownik to właśnie robi. Pięściarze, bokserzy to są po prostu pracownicy, którzy wykonują swoją pracę. No nie? Są zdani na łaskę promotorów, organizatorów gal. Oni nie decydują o tym, gdzie walczą, z kim walczą, czy nawet za ile walczą. Nie decydują tak naprawdę o niczym. No nie? I po tej książce musiałem dużo rzeczy w swojej głowie przewartościować i właśnie wtedy podjąłem taką ostateczną decyzję, że jak nie będę zajmował się boksem, to zakładam własną firmę i próbuję swoich sił w tej najwspanialszej grze na świecie, zwanej przedsiębiorczością, bo po prostu ta książka dobitnie, dzięki tej książce dobitnie do mnie dotarło, że wszystko, co nas otacza, wszystko, wszystkie produkty, jakie możecie kupić w sklepie, wszystkie usługi, stworzyli tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. I oni najpierw wymyślili to tutaj, a potem w ogromnych trudach, pokonując tysiące przeszkód, doprowadzili ten produkt do tego, że możecie pójść do sklepu i sobie go kupić, no nie? I to mnie po prostu urzekło, że też chcę być kimś takim. I zdałem sobie też sprawę z tego, że dosłownie wszystkie podatki, wszystkie, płacą tylko i wyłącznie przedsiębiorcy i prywatne firmy. I to oni utrzymują cały ten rząd, policję, straż miejską, sanepid i inne te wszystkie instytucje, które uprzykrzają nam życie. Cały ten konspekt też jest bardzo ciekawy, ale to jest może temat na inny odcinek. I po prostu do takich wniosków doszedłem i chciałem się z wami podzielić tymi przemyśleniami. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie i jakie jest wasze zdanie na ten temat. I chciałbym też powiedzieć, że gorąco zachęcam was do pójścia tą drogą. Ale teraz, powiedzmy, po dwóch latach mojej działalności w tej grze, uważam, że to nie jest dla każdego. Tak jak no nie każdy się czuje, powiedzmy, takim urodzonym wojownikiem, fighterem, nie powinien iść tą drogą. Jeżeli w głębi duszy tak głęboko, tak naprawdę głęboko nie czuję, że chcę spróbować, to ja bym odradzał. Kiedyś dużo czytałem takich motywacyjnych rzeczy od różnych przedsiębiorców, najlepszych przedsiębiorców na świecie i pamiętam, najbardziej zapamiętałem cytat Elona Muska do młodych przedsiębiorców, taki motywacyjny, że jeżeli potrzebujesz motywacji, to nie idź tą drogą.
I bardzo mi się to spodobało, bo dokładnie tak jest, no nie? Dobra, z mojej strony to wszystko. Jeżeli wam się podobało, to zapraszam oczywiście do subskrypcji tego kanału. Dawajcie kciuki w górę i jeszcze raz piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć w następnych odcinkach i co myślicie o tym odcinku. Trzymajcie się i Prince z wami!